Witam, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie temat lekki, nie temat ciężki. Tak ciężki jak na przykład rozważanie na temat zakupu roweru, którego nie da się kupić, bo nie ma go w sklepie. Dzisiaj będzie po prostu jazda na rowerze, krótka impresja filmowa, zapis jazdy po najbliższej okolicy. Bo fajne są hiszpańskie rundki, francuskie tripy, chorwackie ruty, alpejskie podjazdy. Bardzo fajne. A, jeszcze te czeskie single traczki. Ważniejsze jednak, żebyśmy lubili swoje lokalne trasy, czyli te trasy, po których na co dzień jeździmy, tam gdzie wylewamy nasz powszedni, codzienny pot. Poezja! Poezja, jak to po tych płytach leci! No pięknie! Dzisiaj jeżdżę po Krakowie. To jest część Krakowa, przedmieścia. Ale takie tereny odkrywam na rowerze górskim. Nawet nie miałem pojęcia, że tyle tych terenów tutaj jest. Ścieżki przez jakieś takie lasy prowadzą, pola. Można jeździć i jeździć. Wszystko do wykorzystania. Temperatura doskonała. Jakieś 20. O, 19 stopni. Idealna na rower. Na to, żeby się zmęczyć porządnie. Jestem nad kopalnią. Byłą kopalnią wapienia. A zamknięta od lat 70. Tam jest Skawina. A tam jest Kraków za tym lasem. Przed chwilą minęliśmy dom Stanisława Lema, jego ostatni dom w Krakowie, bo mieszkał też gdzie indziej w swoim życiu. Ale Kraków to była jego baza. W dzisiejszych czasach człowiek jest niezwykle zestresowany. Ale nie ma się co dziwić, idzie koniec świata, no więc nerwy napięte jak postronki. Ostatnie informacje podają, że koniec świata nastąpi, ale nie będzie dotyczył 5 krajów. Niestety wśród nich nie ma Polski. No to przyjechałem tutaj się jakoś tak rozluźnić, zrelaksować, pozbierać. No i co my tutaj mamy? Sosna zwyczajna pozwala dostrzec rozwiązania w sytuacjach bez wyjścia. No nie, sosna tu jest za mało. No a brzoza brodawkowata, betula pendula uspokaja, łagodzi skutki stresów, dodaje pewności siebie, oswaja ze smutną prawdą. Aha, no to brzoza byłaby dobra. Zaraz, gdzie tutaj jest jakaś brzoza? Thank you.
Jestem w lesie Borkowskim, jeden z lasów na terenie miasta Krakowa, ale nie jest duży, no dużo mniejszy niż las Tyniecki czy też las Wolski. Płaski las, trochę piachu tutaj jest jako podłoże, no ale przejeżdżając można zaglądnąć do niego. W 70-tych, 80-tych tu był basen miejski, ale wszystko to podupadło, jak widać. O, tak, tu było wejście na basen. Niestety basen już nie ma. Fota Urban Trip dzisiaj. Coś mi tu trochę trawy powpadało. Kaseta Srem Eagle, bardzo fajna kaseta. 10,52. Łańcuch po tym lata tam i z powrotem bardzo płynnie. W zasadzie można podjechać wszędzie, jeśli tylko podłoże odpowiednie, niezbyt miękkie na przykład. Czasem coś zaskrzypi, wiadomo, ale to mea culpa, a nie wina napędu. Z przodu 32 ząbki, jeden blat. Bardzo fajnie. To jest właśnie przyszłość, myślę, w gravelach. Że w gravelach, zresztą to chyba wszyscy już mówią, że też będzie raczej dominował jeden blat z przodu i duże kasety z tyłu. Mówię o gravelach, czyli rowerach, które charakteryzują się tym, że ich nie ma. Jadąc teraz na rowerze, jeszcze raz sobie uświadamiam, że Kraków to bardzo dobre miejsce do uprawiania kolarstwa, zarówno szosowego, jak i górskiego. Trasy bardzo różnorodne. Jeśli chodzi o szosę, no to wręcz idealne. Od płaskiego do gór można sobie wybrać rundki. Rower MTB. No to lasów też tutaj nie brakuje, nawet w obrębie miasta. Są dwa fajne lasy i to lasy pagórkowate. O, błoto mi się trafiło. Także jak ktoś zastanawia się, gdzie jechać z rowerem na wakacje, to radzę rozważyć Kraków.
Ci, ja już jestem po jeździe. Wyszło słońce, ale zdążyło już też przelać szybko. No rowerek trochę brudny, ale sytuacja do opanowania, do ogarnięcia. Jak widzieliście w dzisiejszym filmiku, tematem nie było to, co najlepsze w mojej okolicy, czyli Wawel, Stare Miasto, Sukiennice, tylko tak zwana szarzyzna, betonowe płyty, ledwo przetarte ścieżki leśne, trochę pól, żwir, szuter, ale dzięki rowerowi możemy czerpać z tego przyjemność i mieć z tego fana. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!